Witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna popularna rybka, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym kardynałów chińskich, Tanichtys albonobes. To są małe, wesołe, ruchliwe i bardzo łagodne rybki z rodziny karpiowatych, które wnoszą radość do każdego akwarium, co sprawia, że są bardzo popularne zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Kardynałki chińskie, jak i wskazuje sama nazwa gatunku, pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkują wolno płynące, płytkie, do 60 cm rzeki i strumienia z gęstą roślinnością w prowincji Guangdong w południowych Chinach i w północnym Wietnamie. Po raz pierwszy gatunek opisał Lin w 1932 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ kardynałki chińskie są rybkami niewymagającymi i bardzo wytrzymałymi. Właśnie dlatego mogą być doskonałym kandydatem dla początkujących akwarystów. Kardynałki chińskie to są małe, słodkowodne rybki ławicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 10-12 osobników. Warto zaznaczyć, że w większej grupie kardynałki chińskie nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardzo naturalne zachowania. Na jedną rybkę potrzebujemy od 4 litrów, więc akwarium dla 10 rybek powinien być powyżej 50 litrów. W akwariach dorastają do 3-4 cm, płodność osiągają w wieku 5-6 miesięcy, żyją 1,5-2 lata. Kardynałki chińskie mają niskie, wydłużone, lekko splaszczone po bokach szarowe ciało z niebieskawym grzbietem i białym brzuchem. Wzdłuż ciała, od głowy do nasady ogona, biegną dwa pasy, jasno-różowy i jasno-niebieski, zakończony ciemną plamą. Pletwa grzbietowa czerwona, obrzeżona na czarno. Pletwa odbytowa żółtawo-saledynowa, obrzeżona na pomarańczowo. Środkowa część pletwy ogonowej czerwona. Rozróżnienie płciu dorosłych osobników jest stosunkowo łatwe. Samice są nieznacznie większe od samców i mają lekko zaokrąglony brzuch. Pletwa grzbietowa odbytowa u samców jest szersza i dłuższa, a u samiczek trójkątna i klinowa. Kardynałki chińskie preferują akwaria z gęstą roślinnością i korzeniami, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsce do pływania. Zbiornik powinien być obfito osadzony roślinnością. W akwarium powinny znajdować się korzenie, gałęzie, suche liście i rośliny pływające, ponieważ kardynałki chińskie lubią przebywać blisko tafli wody wśród pływających roślin. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. Optymalne parametry wody. Temperatura 18-22, pH 6-8, GH od 5 do 19. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. W naturalnym środowisku kardynałki chińskie odżywiają się głównie zooplanktonem, dawnym iglonami. Karmić rybek można żywą drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, oczlikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienia ryb. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach.
kardynalki chińskie to są bardzo łagodne rybki. Można trzymać ich wraz z łagodnymi rybkami o porównywalnej wielkości, preferującymi niższe temperatury wody. Na przykład dania plęgowane, żalowniczki, gupiki, mikrorazbory galaksji, bystrzyki czerwone, kieliski. Nie poleca się natomiast trzymać ich z wylokami i rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie kardynałków chińskich jest łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rudzicy nie mieli dostępu do ikry. Do akwarium wrzucamy drobnoliczne rośliny pływające, np. mech jawański. Potrzebna aeracja i ogrzewanie wody. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżo i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Lepszy efekt uzyskamy rozmnażając w oddzielnym zbiorniku. Wodę przygotowujemy w proporcjach 50:50. 50% wody akwarium na 50% świeży. Przed planowanym tarlem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikry i stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy statnym rozmnażaniu w proporcji jeden samiec na jedną samiczkę. Tarlo może trwać do 2 dni. Podczas tarla jedna samica składa około 30-50 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika. Zlewamy do 50% wody i dolewamy świeżą o takich samych parametrach. Do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje po 24-36 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 3-4 dzień. Na rybek drobny, pokarm startowy to pierwotniak pantofela. Zachęcam do obejrzenia filmiku najlepszy pokarm startowy dla narybków pierwotniak pantofela, którym pokazuję jak ja to robię. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Narybek rośnie to bardzo szybko. Karmić rybek trzeba około 5-6 razy dziennie. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.